Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. No hej, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Etherlords 2. Bodajże 15 tej nowej sagi, ale to już któryś tam chyba 40 któryś normalnej kampanii, bo ciągniemy ją od któregoś tam odcinka. Natomiast zostaje nam do pokonania kolejny czerw, moi drodzy, bo naprawdę solidne tutaj baty zebraliśmy od tych cholernych małych węży, a teraz trzeba tą królową jeszcze żmijów pokonać. Też nie będzie zbyt przyjemne. Puszczamy. O, jeszcze ma negowanie obrażeń. No, a przez sposobem jest powiedzmy zastrać stół. Prawda? Siedź gdzie siedziałeś. Kradziesz pasma eteru? Ileś tym, przepraszam bardzo. Wyczerpanie. Czyli traci 5 punktów eteru. Jeszcze jedno wyczerpanie na mnie rzucił. Nie, dwa wyczerpania łącznie poszły. Jeszcze sobie słuchajcie, zdjął wyczerpanie. No, czat jeden, nie? Dobra. Robimy tak. Dość często mu działa ta negacja. To jest bardzo martwiące. Zwłaszcza, że już nie mam za bardzo czym go blokować. Zatem zrobimy mechanicznego żmija na regeneracji. Do blokowania, oczywiście. Regeneracja nie zadziała, bo nie miałem many. I teraz tak. W sumie nie będę ryzykować, zabiję go najpierw. Wezwę sobie tego żmija, dając mu 5 punktów obrażeń. I powinienem to przeżyć, jeżeli nie zbuffuję swojego żmija teraz. I oczywiście dodał mi obrażenia i jestem w dupie. Tak. Jak mnie to wyczerpanie denerwuje, ja chcę wyższy poziom. Ja chcę szybszy eter. Naprawdę. Tak bardzo denerwujące. Jak mnie blokują po prostu karty, które... nieważne. Jak mnie blokują po prostu karty, które są minimalnie za drogie. Papier. Przynajmniej będę miał dużo do koszenia. Może być. Coś ty mi zrobił? Dlaczego akurat? A, bo sobie wróciłeś tamtego żmija. Może być. Ja wrócę tego z kolei. I zaatakuję jeszcze raz. Wyczerpanie. Będzie taka wymiana... Słuchajcie, stworzów. Oh, hello! Co? Ja mu każę spać. Też sobie tutaj zboostuję go dość mocno. Dobrze, że weszło w niego przede wszystkim. Okej. Ten wstanie. Plus... Ten się uśpi. Znaczy tego zabijemy, żeby nie mógł blokować. Weszło. I... ja pieprze nie wierzę. I kluczem mnie załatwił. Teraz w ogóle nie używam. Na razie zrobimy to na żmijach. Klucze też jest ich dużo. Krótkie spięcie. I co, ja będę... Walnę sobie jeszcze jedno to wycieńczenie. Bo na wycieńczeniu jestem w stanie coś tam podziałać. On zdobywa eter szybciej niż ja. Czajcie to? To jest niesamowite. Szansa jest taka, że szybciej mu się skończą karty niż jemu niż mi. Czy ja będę chciał mieć do blokowania? Tak, będę chciał. Bo od razu przyzwę go sobie z grobu, jeżeli zaatakuje. Nie? Teraz spadasz. Dziękuję. Przyzwiemy tego żmija.
Zda jeszcze jednego żmija. A to w sumie niepotrzebnie zrobiłem, bo on mnie teraz zblokuje. Ten żmi. Jeszcze jeden. I może kupimy sobie trochę czasu? No i znowu many nie mam. Na litość boską. Dobra, muszę zablokować tego, ale on i tak mnie zabije. No dokładnie, bo teraz atakuję dwoma i nie jestem w stanie tego zblokować. Kryop, Kirelejson. Ja dostanę nerwicy po prostu na tym poziomie. Okej, okay. Obiecujący start. Bardzo obiecujący start. Nie działa mu też jego główna siła napędowa. Czyli specjalizacja. Właśnie słuchajcie, o coś takiego, to się nazywa dobre podejście Katali. I w ten sposób załatwiłem właśnie tamtego typa. Z kluczem. Dokładnie w podobnym zakresie to było. Idź spać. Pełna kontrola stołu. Właśnie tak to powinno wyglądać z samego początku. Tylko, że karty podchodzą raz na 10. O, Pteros, jeszcze jeden, świetnie. Nerdgasm. Fantastic. Zapaść. Siła skonstruktu maleje o 6. Nierzeczywistość. Wskazany bohater traci swój zapas eteru za każdy utracony punkt eteru, mu jeden dodatkowy punkt obrażeń. Też fajne. Bardzo takie taktyczne zaklęcie, ale weźmiemy sobie obydwa. Czyli na pewno weźmiemy jedno takie i na pewno weźmiemy sobie jedno takie. Super. Dobra, to co ja bym teraz jeszcze tutaj sobie mógł zrobić? Mógłbym pójść tym tunelem, ewentualnie. Bo tak, tutaj żeśmy wrócili. Tam chyba nie było nic, prawda? Do zbierania, tak mi się przynajmniej wydaje. Widzę, że są zasoby. Słuchajcie, zgarniemy zasoby. Czy ja tym tunelem przychodziłem? Chyba nie. Przepraszam, muszę przeszukać, dobrze? Zaraz zobaczę. Tak, dobra, przepraszam. To ja tu byłem. Mi się zaczynał merdać, bo wiecie, nagrywam nowy odcinek, a wtedy przerywałem, już nie nagrywam dalej. Teraz zgarnij najpierw to. I tu. I zostaje mi jeszcze pójście teleportem. Tylko to mnie cofa. Nie wiem, czy jestem w stanie pójść na tą drugą stronę. Podejdź bliżej, proszę. Nie, nie da się. Czy to w ogóle miałeś coś w sobie? Tutaj pilnowałeś czegoś ciekawego? Jakieś zasoby, cokolwiek? Może, słuchajcie, powrót główną drogą. To jest właściwy... Nie, niemożliwe. Jeszcze coś widziałem przecież, że jest do zgarnięcia. Na pewno jest ta trupia istota. Co to w ogóle jest? Schody na dół, ale schody na dół się nie da. Nie da się w ogóle odpalić. Ten został zabity przez Betę. I mamy za niego fanty. Teraz kolejny, świetnie. To jest już chyba do wyjścia z poziomu. Ja się teraz zastanawiam, powiedzieć, tam był skoczek, prawda? Czy ja mogę użyć tego teleportu jeszcze raz? Nie, to jest teleport w jedną stronę, jedną jedyną. Wiecie co, w takim razie sobie to już odpuszczam. Idziemy do kolejnej misji. Nie pamiętam, nawet jeżeli bym teraz zapisał grę. Dobra, tutaj zapiszemy. Na chwilkę wczytam ten drugi slot. Bo chcę zobaczyć, bo tam gdzieś byłem... Ja gdzieś tam na pewno jestem pewien, że widziałem skoczka do usunięcia.
No, skoczek mógłby być ciekawym przeciwnikiem. To też nie, nie jestem pewien, czy do tego skoczka się to w ogóle da dojść. A gdzie tu? Tutaj chyba jeszcze coś tu można zrobić. To jest jeszcze jakiś jeden teleport. Więc jak tam dojść? Chyba od tej północnej części? Szkoda, że nie mogę... No bo jestem pewien, że niczego nie ominąłem. Tutaj to mogę co najwyżej wejść. To mnie przeniesie tu. Okej. Ta brama przeniesie mnie gdzie? Tu. Okej. Tu nie można iść na górę, bo widzę po mapie po prostu, że są góry. Tej bramy nie jestem w stanie otworzyć. To przeniesie mnie prawdopodobnie gdzieś tu. O, czekajcie. To może być dobra droga do skoczka. Tylko, że to jest droga do wyjścia z poziomu. Początek gry. No dobrze, wiecie co, ja już nie widzę innego wyjścia w takim razie. Weźmy te zaklęcie jeszcze raz, przepraszam was za to. Tego pterosa. No i może do tego skoczka dojdę właśnie tędy. Co to jest? Utracone doświadczenie zostało ci w pełni odzyskane. Świetnie, czwarty poziom mamy dzięki temu. No i żeśmy awansowali, moi drodzy. To teraz bardziej zajebiście będzie wyglądać. Podstawowa siła, liczba punktów życia wzrasta. To nie wykrywanie pasm eteru, tłumienie podstawowe, wykrywanie pasm eteru. Wczesne wykrywanie, bardzo fajna rzecz. Dobra, i mamy rzeczy wreszcie, które możemy kupić sobie. Słuchajcie, tylko tak, zróbmy sobie jeszcze tutaj mały. Pozbieramy wszystkie fanty. Mam wyruszyć na poszukiwanie nowych przygód? A może powinienem dokładniej zbadać te okolice? Zdecydowanie. Mam wreszcie nagrodę. Co my tu mamy? Mechaniczny wąż, szał regeneracja. Szczerze? Za 3 punkty eteru ja mogę mieć lepsze rzeczy. Tego raczej się nie opłaca kupować. Tu natomiast mamy fajne rzeczy. Bo zmiana ról, poświęcenie przyjaznej istoty przywraca do gry jedno stworzenie z cmentarza. Na przykład pojedynczego takiego czerwia przyzywać i wymieniać go na jakąś kurde, nie wiem, grozę. To jest spoko zaklęcie. Bohater losuje dwa nowe zaklęcia. To w dużej liczbie bym prosił. Gasów zawiązy. Siła wszystkich 100 maleje o 1. Fajna rzecz. Unieruchomienie. Wskazana istota zostaje unieruchomiona. Urok można zdjąć poświęcając 3 punkty etery, 3 punkty życia. Dwa takie poproszę. I może słuchajcie, jeszcze też dwa takie zaklęcia jednak wezmę. Na kolejne takie mnie nie stać niestety, ale dobrze, że wtedy wziąłem te kamyczki. Mhm. Może jeszcze, słuchajcie, żeby było zadość, weźmiemy sobie te dwa czerwie, żeby dopełnić, powiedzmy, talię, prawda? Żeby było coś tam ciekawego. Co teraz mogę zrobić? Mogę na pewno sobie trochę powymieniać, bo to są fajne zaklęcia do talii, która będzie operowała na ścianach i na truciźnie. To na 100%. No może nie aż tyle, tylko jedną taką sztukę wezmę. Teraz. Jedno osłabienie też nie. Weźmiemy zamianę. I teraz możemy iść dalej. Mam. Pięknie. Pierwsza misja to na mnie najgorsza rzecz. Info. Ścigający diamandę Alfa 100F próbuje odbić fortecę syntetów z rąk ich odwiecznych przeciwników, Vitalów. Tu się każdy z każdym tłucze, zauważyliście?
jak najszybciej ustanowić bazę wypadową na południowych terytoriach. Przynoszę wam potwierdzenie rozkazu zajęcia twierdzy za wszelką cenę. Każda minuta jest na wagę złota. Straciliśmy całą północną linię umocnień. Świat syntezy stanął na skraju przepaści. Trupia rdza pochłania wszystko i wszystkich. Tyle to my wiemy z transmisji nadawanych co drugi cykl. A może kazali ci mieć na nas oko, co? Po co ten sarkazm, Teta? Czyż nie powiada nasz pan, unosząc ostrze, nie bądź zaślepiony gniewem, ani sparaliżowany strachem? Będziesz mnie pouczał? Twoje implanty były jeszcze bryłką nieobrobionej rudy, gdy ja stałem na polu walki. Obserwuj prawdziwego wojownika w akcji. Zdasz potem relację klasterowi, gdybym ja nie mógł. To i padnie. Pokój w syntezie, Teta. Śmierć godna wojownika, ale nie wojownika syntetów. Ten barbarzyńca do pięt mi nie dorasta. Nie mogę jednak niepotrzebnie ryzykować. No, do pięt nie dorasta, jednak pokona mocniejszego bohatera niż my jesteśmy. O Boże, ósmy poziom. To będzie ciekawe w takim razie. Przejść obok niego. W zasadzie chyba mogę. Nie mogę. Skontaktował się ze mną jeden z tych drzewolubnych barbarzyńców. Obiecał przepuścić jednego z nas przez przesmyk, którego pilnuje. A czego chce w zamian? Dostępu do technologii nanosyntezy. Twierdzi, że dzięki niej odmieni losy całego świata Eteru. Głupi dzikus. Dobrze, przechylimy się do jego prośby. Przynajmniej na razie. Prawdziwe są słowa pana. Przyjmij zdradę ze spokojem, a potem rozpraw się ze zdrajcą. Fajnie, że te wszystkie kampanie toczą się mniej więcej w tym samym czasie. I oni mówili dokładnie o tym zdrajcy Vitalu, którego pokonaliśmy w ostatniej misji kampanii Vitalów. Barbarzyńca poinformował nas również o teleporcie prowadzącym bezpośrednio do twierdzy. Odpowiednio modulowane zakłócenia eteru pozwolą nam przenieść chodzące grozy na główny plac fortecy. Najpierw jednak jeden z nas musi dotrzeć do teleportu. Może za tą rzekomą zdradą kryje się podstęp nieprzyjaciela. Może wróg szykuje nam już gorące powitanie w fortecy. Synteza troszczy się o wszystkich, którzy jej służą, powiada pan. Ja pójdę. Nie przepuszczę takiej okazji, nawet gdyby przyszło mi zginąć. Weź zatem ten modulator. Dzięki niemu będziesz mógł przekierować teleport. Zasoby! Dobra, co ja dostałem? Możesz przekierowywać teleporty. Okej, nic mi to nie mówi. A masz jakieś coś ciekawego do powiedzenia jeszcze? Tędy nie mogę pójść. Tu mamy natomiast szczura. Na czwartym, chory szczur. O, talia szczur. Szczury były fajne. Szczury powodują wywalanie kart. Więc te fakty są dość ciekawe i potrafią też niszczyć, mają też pewne jakieś zaklęcia ofensywne. Szczurzy upór. Każdy szczur przywołany przez bohatera może zregenerować się w chwili śmierci. Oj, pamiętam, że szczurkami dużo graliśmy na początku kampanii chaotów. Jest to jedna z podstawowych talii. No właśnie, o tym mówiłem. Ale... ja mam swoje sposoby. Zajebiście, że zaczynamy wyglądać normalnie jak wojownik z Quake'a. Ta jego regeneracja 3 to jest takie gówno. 1 na 2, co? No dobra, ja to w takim razie wykorzystam sobie. Zrobimy ci krótkie spięcie. Spróbuję wezwać jeszcze jednego czerwia. I tak później możemy sobie je przyzywać z cmentarza. Prawdopodobnie... hello, jeszcze mi zadziałało dodanie karty. Chodziło mi to, żeby za 3 wszedł. Weszło obrażenia. Siła wzmocnienie siły wytrzymałości wskazanej istotą wzrasta o 1. Bardzo dobrze, za chwilkę spadniesz. Zmniejszymy mu siłę, znaczy wytrzymałość o 4. Dzięki temu go zabijemy. Albo nie. Możemy mu wyłączyć.
pięknie. Możliwość ataku. To być dla niego gorsze, bo jest bezużyteczne. Także jest blokerem. Dobra, masz jeszcze dwóch. Nie ma problemu. Ja sobie teraz przyzwę... Myślę, że Pterosa, żeby móc go atakować z powietrza. Dużo szczurów mi się tu robi. Co robimy dalej? Mechaniczny żmij. Świetnie. Raczej nie ma co teraz z cmentarza przyzywać pomniejsze żmije. Zaatakuję Pterosem. Bardzo fajnie by było, jakbym miał tratowanie. Co dodawało? Wskazam, bo traci swój zapas eteru. To może być później też całkiem spoko. Losujemy dwa dodatkowe zaklęcia. Piękne. I atak również Pterosem. To mi się podoba, bo za chwilkę sobie go odnowimy. O Jezu, ja szczurów. Ale i tak wygrywamy w tej turze, moi drodzy. Bo nawet jeżeli nas zblokuje, to my po prostu przyzwiemy żmija i zaatakujemy Pterosem. A fajna walka. Uda. Pod wpływem uroku siła i wytrzymałość wskazanej istoty zamienia się wartościami. Wszystkie uroki wpływające na siłę dotyczą odtąd wytrzymałości i vice versa. Jeśli istota znajdzie się pod wpływem tego uroku, zostanie zniszczona. Jeśli istota znajdzie się pod wpływem tego uroku, zostanie zniszczona, zaklęcie wróci do puli rzucającego. Fajne! I wytrwałość. Wskazana trupia istota nie może zostać przegnana i zostanie zamiast tego zniszczona. I dowódca straci tyle punktów życia, ile punktów siły miała zniszczona istota. Urok powraca do puli zaklęć bieżącego rzucającego. Spoko, też bardzo fajna rzecz. Weźmy fanty. Myślę, że możemy sobie to, słuchajcie, zrobić. Może nawet zamiast jednego żmija, tego podstawowego. Osób. Coś tutaj dookoła można biec. Pozbierajmy fanty. Tu jest tunel. I mam jeszcze nietoperza. Czwarty. Dobra, nietoperz na czwartym będzie troszeczkę większym wyzwaniem. Od razu gromem, tak ostro. Na dzień dobry. To jeszcze raz. Zagrajmy to nietoperku jeszcze raz. Co ty mu zrobiłeś? To nie mogłem atakować do końca bieżącej tury. Spoko. Trzy zaklęcia dodatkowe. No i w sumie mogę mu... No mogę mu. Stracisz jeden punkt życia. Zawsze coś tam. Popchniemy to do przodu troszeczkę. I teraz tak... Pust. Idź spać. Za obudzenie go będzie musiał zapłacić 3 punkty eteru i 3 punkty życia. Dzięki czemu straci 3 punkty życia, bo pewnie się na to zdecyduje. Idź spać. Dobra rzecz. Zapaść. Ja chcę zapaść? Tak. Każdego wszystkie skontrujemy. A teraz mogę go tym, słuchajcie, urokiem załatwić, bo zamienię mu siłę z życiem. Masz lifelinka? Prawda? Dobra, coś do blokowania. Tego się pozbędę. Trochę dłużo ich zaczyna być. Dobra, pozbędziemy się na pewno też jednego. Dziękuję.
Więc jakby to można było zrobić? Mogę za dwa zaatakować. Jednego zatłukę. Spróbujmy. Zakażę, jak kurde zaraz sobie przywróci 9 życia, to będzie kiepsko. Lipa. Dobra, na pewno jednego blokuj. Czemu on tym masz? Nie możesz wstać. Popesz. Dobra, jednego chociaż zblokuj. No i żeśmy z nietoperkiem przegrali. W ten bardzo fajny, prosty, epicki sposób, nie? Dobra, na nietoperza będzie trzeba się troszeczkę zmodernizować. Więc... w sumie mogę gasów zawiący, to mu zmniejszy obrażenia. Ja mam silniejsze stwory niż on. Ewentualnie możemy, tak, to na razie pozbyć. On nie ma też dużo pasmeterów, znaczy punktów eteru, to on się nie będzie mu raczej przydawać na tym etapie. To mogę spokojnie zostawić. Tego raczej już używać nie będę. Weźmiemy zmniejszenie siły. Zobaczymy, jak będzie to działać. Nie atakujesz? W sumie w zasadzie to ja też się załatwiam tym. A powiedzcie, co, mam inny pomysł. Jak to zarozegrać? Wyrzucimy nasze podstawowe czerwie, bo one raczej nie będą mogły funkcjonować w oparciu o ten gaz. Mamy dwa razy gaz, więc tak, wyrzucimy to. Dodamy sobie te mocniejsze czerwie natomiast. Może nawet Pterosa sobie pozbędę się, a wezmę to. I jeszcze dodatkowo losowanie zaklęć, żeby mieć więcej zmniejszania siły. No i dobry początek. Już ma jeden. Teraz mogę go... w sumie mogę go zabić. Teraz mu zmniejszę siłę. Mogę go kontrować cały czas. Drugiego, kolejnego też zabiję. Kontrola stołu, moi drodzy. Teraz dopiero żmi. No i czekamy na jeszcze jedną... na jeszcze jedną mgłę. I wtedy będzie bezradny. Jednego uśpimy. Serio? Dawać zaklęcia. A jak nie, to po prostu natychmiast go wywalamy. To ma szansę działać. Naprawdę. No, chyba, że pozabijamy się nawzajem. Ale za chwilę będą słuchać wykrywanie pasma eteru. Ja bym się tak nie cieszył na swoim miejscu. Zamiana.
I jeszcze raz zmniejszenie siły. Co ja rzuciłem? Dobra, trzy razy. To każdy jego nietoperz powinien być już zdechnięty. A, no tak, bo przecież było to odwrócenie, że to, co działa na siłę, w jego przypadku będzie już cechował się czymś innym. To zamienimy mu siłę, żeby miał większą. Okej, nie, ta talia ma szansę działać, jest spoko. Nawet można ładnie skombić tą zamianę siły z wytrzymałością ze zmniejszeniem siły, co będzie zabijać przeciwnika. Przepędzenie. Przepędza wskazem trupią istotę, daje jedno zaklęcie. To są rzeczy przydatne tylko i wyłącznie do walki z konkretnym typem przeciwnika. Co my tu mamy? Zapasy, wykrywanie pasm eteru i jeszcze tłumienie podstawowe, słuchajcie. Wykrywanie pasm eteru byłoby zajebiste. Na trzeci poziom od razu. I później zapasy. Dobra, na razie wykrywanie pasm eteru. Zboostujemy na maksa. I teraz tak, to mówię, że z tym bym fajnie kombił. Bo to wtedy jest w stanie zabić, bo zadaje 6 punktów obrażeń. Więc tak, na razie save. Pozbieramy fanty i będziemy ruszać w dalszą podróż. Hello, widzę tunel. I see tunel. Nawet dwa. Bo jest z jednej strony i z drugiej strony. Na razie pójdziemy tym. Zobaczymy, dokąd to będzie prowadzić. Bełkotacz. Bierzemy go. Z tym bełkotaczem to były już zabawy. Pamiętam. Absolutnie do dupy mam... rozdanie. Chociaż tutaj dwie mgły powinny całkiem ładnie działać. Ty masz w ogóle? A, odporność bełkoczy, że mogą sobie odpoczywać. Dobra, słuchajcie, my sobie przyzwiemy jednego żmija. One strasznie podobnie wyglądają i te mechaniczne węże ze żmijami. Jezu, czemu ja nie zablokowałem? Dobre pytanie. Mechaniczny żmij. Blokuj. A, bo one są nieblokowable, nieblokowable. A to dobrze. Myślałem, że popełniłem błąd, ale jednak nie popełniłem błędu. No teraz co? Mogę przyzwać więcej stworów, mogę trochę pozabijać. Przyzwę stwory. Bo on zacznie mnie blokować. Pięknie. A ja zacznę go zabijać. To pytanie, co ty masz na sobie? Bo ty masz urok, ty też masz urok. Tego kosimy. Mogę spróbować jeszcze przyzwanie. Czego ty siedzisz? Więź. Wszystkie istoty tej samej raz co cel zaklęcie zostanie unieruchomione koszt rzucenia 4. Dobra rzecz. To by trzeba było zdjąć jakimś urokiem. Chyba, że to działa na jedną turę. Dobra, na razie więcej magii. Cudownie. I mogę... Nie wiem, czy będzie mi to teraz jeszcze potrzebne, słuchajcie. Na razie wezmę żmija. O, hello. Dobra, czyli wróciłeś wszystko do ręki. Fajna rzecz. Bierzemy tego. Bierzemy tego. Znowu? To jest taka bardzo fajne zaklęcie w momencie, w którym przeciwnik dużo narzucił na przykład bonusów czy buffów na jakiegoś swojego stwora. To wtedy za pomocą czegoś takiego jesteście w stanie mu zabić tego stwora, ale to znaczy nie zabić tego stwora, zrzucić wszystkie te uroki, jeżeli na przykład coś bardzo potężnego stworzył. Zrobimy sobie tak, teraz obniżymy, to powinno go zabić. Prawie. Ale to zabije. Papa. I w zasadzie w tym momencie już chyba niczego nie przyzwie, bo wszystko, co by przyzwał, zginie.
Dobra, wykończ go, bo już za długo trwa. Jeden pteros by się przydał w sumie. Pteros do zdejmowania uroków. O, vital. Czystość. Usuwa urok rzucony na cel. No spoko. Czekajcie, gdybym sobie teraz to mógł porównać, bo ja nie chcę tych małych żmij, te żmije małe są takie sobie. Mamy trzy mechaniczne żmije. Ja bym wziął jednego pterosa. Dodatkowo można by, bo tak, pteros to jest odpoczynek dodatkowych punktów eteru, zdejmuje urok, którego koszt rzucenia wynosi x lub mniej. Plus mamy stwora. Tutaj mamy co prawda zaklęcie zdejmujące urok, ale to jest, wiecie, tylko karta bez żadnego dodatkowego stwora. Z nim miałem pogadać. I on chce nas przepuścić, tak? Dobra, najpierw pogadajmy. Znaczy zapiszmy grę przed pogadaniem. Przyjmujemy twoją ofertę. Dostaniesz, czego żądałeś. Jeśli wywiążesz się ze swojej części umowy. Dopiero wtedy na własne oczy obejrzysz cuda nanosyntezy. Zadzierasz nosa, synteto. Ale wkrótce przekonasz się, czego mogę dokonać. Teraz jednak droga wolna. Skręć w lewo na rozdrożach, a dojdziesz do twierdzy. Odszukaj most prowadzący przez bagno. Bramy są strzeżone przez bohatera, ale łatwo się z nim uporasz. Staraj się nie rzucać zbytnio w oczy. Czy mogę go po prostu minąć? Słuchajcie, ale to też nie jest jeszcze moment, w którym ja bym chciał tak maszerować daleko, bo tu przecież było drugie przejście, pamiętacie? Pokonaliśmy nietoperza, ale można było pójść jeszcze w drugą stronę. Pójść tutaj. Sobie jeszcze pogadam. Znaczy, pozapisuję grę. Nie wolno mi zawieść. Twierdza nieprzyjaciela musi upaść. Nie wolno. Aha, czyli tędy wyjść nie mogę. Chyba, że coś jeszcze było ciekawego. Nie, to jest w takim razie jedyna droga, jedyna słuszna droga, którą chyba powinienem podążać. Czasem można się zamotać i nie wiadomo, w którą dokładnie stronę powinniście się udać w pierwszej kolejności. I mamy drzewiaka. Bierzemy go. Zmniejszenie siły. I zawsze mogę go, wiecie, wykończyć zaburzeniami eteru. Świetnie, to już mu nic nie daje. Ten drzewiak. Wylosujmy jeszcze dwie karty, dodatkowe karty. Świetnie, użyjemy kolejnego za chwilkę zmniejszenie siły. I to już też ci nic nie daje. Pięknie. Nawet masz regenerację. On ma regenerację 1, no właśnie. Ale zamiana. To będzie fajne, to zobaczcie. Zamienimy mój. Ta karta wróci do nas. I ja w ten sposób będę mógł go zabijać. Widzicie? To szkoda, że na pierwszą pozycję wraca, a nie na ostatnią. Od tego regeneracja nie chroni, najlepsze jest to. No dobra, mechaniczne żmij. Teraz bym się bardziej przydał niż mechaniczne żmij. Rzucimy na niego urok. Nic ci to nie da. Dobra, słuchajcie, będziemy też żmije przyzywać, one mają dość dużo już życia. W międzyczasie zatrzymaj wskazane istoty. Od tego też nie powinno chronić regeneracja. To jest zmniejszenie wytrzymałości, a nie zadanie obrażeń. Zaczniemy, słuchajcie, je zabijać z tej prostej przyczyny, żeby nie regenerował właśnie nie regenerował się tak intensywnie. Regeneracja mu będzie działać teraz. Czy chcę jeszcze jedną? Nie. Chcę natomiast wyrzucić mu jednego. Znowu blokuje. Może ten eter będzie mu wracał jak bumerang. Niestety jest pteros wreszcie. Bo teraz nie ma siły.
O Boże, dobra. 63 punkty życia ma. To fajnie. Dobra, to moim jedyną szansą jest po prostu mu te stwory kosić. Czemu on masz tyle życia? Słuchajcie, pomysł może i fajny, ale się tak mnoży, tak się przyzywa. 93 punkty życia już ma. Nie, to bez sensu jest. Ja nie dam rady mu tego zdjąć. Dobra. To mi się tu nie przyda. Ale przydadzą mi się na pewno większa ilość pterosów. Mi się przyda. Widziałem, że on nie buffuje. Zatem postaram się zrobić to w ten sposób. Pterosami i mocnymi żmijami. Chociaż nawet te mocne żmije to nie. Masz regenerację 2, to masz regenerację 1. Chociaż nie, no właśnie. Mocne żmije byłby dobre. Taka trochę lipa. Co jeszcze możemy zrobić? Ma bardzo dużo eteru, bardzo szybko. W sumie weźmiemy sobie te zaklęcia, żeby mu ten eter niszczyć i żeby można było zabijać te stwory. W łatwy sposób. Będziemy mu niszczyć i spalać eter. Myślę, że zadziała już całkiem nieźle. Na razie kupuję czas, żeby móc sobie przyzwać potężniejszego, przyzwać jakiegoś stwora. Na razie ty spadasz. Ty tak samo. O, pojedynczy. Chyba, że jeszcze możemy, słuchajcie, to inaczej zrobić. Możemy właśnie zrobić to na zasadzie spalania eteru. W momencie, gdy on już nie ma kart na ręku, nie będzie mógł tego rzucić, to wtedy jesteśmy w stanie, zmniejszając cały czas jakby siłę stworów, uniemożliwić mu atak, a w międzyczasie zabijać go po prostu tym spalaniem eteru. Zobaczcie, on ma teraz już nie ma kart, prawda? Więc my jesteśmy w stanie zablokować przynajmniej jednego. Świetnie. No i teraz zrobimy sobie właśnie taki myk. Super. Drugi pteros. Czemu ty tak srasz tym? Aj, znowu masz manę, co? Ty nie wstaniesz. Palenie. No to w sumie mogę spróbować cię zabić. Dziękuję. Blokuj. Okej, okay, to jest do zrobienia. Dokładnie. Teraz tak, temu zmniejszymy siłę. Spalimy mu manę. Co to mówię, manę zamiast eteru? Zabijemy go. I rzucimy to na swoje pterosy. A, zostaje to już. Bez istot, nie istot. Ale wpadł mi do pomysłu. Fajny pomysł mi wpadł właśnie do głowy, żeby polegać na urokach i zmniejszeniu. Skoro przeciwnik nie ma. Brązowy mechanozaur. Skoro przeciwnik nie ma tak naprawdę niczego, czym mógłby na razie zdejmować uroki. Kolejna łuda, świetnie. Ratowanie. Złodziej życia. Na zakończenie swojej tury dowódca brązowego mechanozaura otrzymuje 2 punkty obrażeń. Brązowy mechanozaur jest odporny na zaklęcia i umiejętności przeciwnika. Przeciwnika. Jeżeli się go zboostuje, to może być całkiem zabawne. Na razie nie widzę dla niego zastosowania za bardzo. Słuchajcie, co robimy? No to ja myślę, że to by było całkiem ciekawe. Zrobimy na przykład talii, która polega tylko i wyłącznie na zaklęciach. Teraz łuda. To na pewno. Jeszcze jedno to. To mi nie będzie potrzebne.
I bym za... Czym ja bym zabijał tutaj? No zabijałbym tym. Nierzeczywistością. Pełna kontrola, jednym słowem. Próbujemy. Nigdy czymś takim, znaczy rzadko czymś takim grywam, ale to też są talie, które powiedzmy w jakiś tam sposób się sprawdzają, zwłaszcza na talie chociażby takie jak chwasty. Oj tak, to na to powinno zadziałać dobrze. Próbujemy, testujemy, moi drodzy. Przecież tutaj to nawet ci nie będą za bardzo mieli potrzeby. Ale możemy zrobić łzawiący gaz jak najbardziej na dzień dobry. Mhm. To będzie piękne, słuchajcie, bo ja te będę non stop mu zabijać stwory. Mhm. Spustował ją ładnie. To co? Na pewno tego uśpimy. Dwa kolejne zaklęcia poproszę. Uda. Dałbym mu 12 siły wtedy, byłoby zabawne. Ale na pewno mogę mu jeszcze... Mogę go zmusić do tego, żeby on spał. Okej. Okay. Teraz tak. Zamiana siły z wytrzymałością jeszcze nie. Ty będziesz spał dalej. Ty masz takie ba... Dobra, to ja wiecie co, ja będę musiał mu zrobić jedną zmianę w talii, bo on się będzie boostował. Ja będę go obniżać, on się będzie boostować. Na tym będzie problem polegał. To jest talia na boostujących się kleszczach. Słucha urok. Ja bym chciał Pterosa. Musimy jednego Pterosa zgarnąć, więc to mi te będą mi mniej przydatne akurat w tym momencie. Na pewno weźmiemy sobie zdjęcie uroku. Co jeszcze mógłbym sobie tutaj wsadzić? Mógłbym spróbować zmniejszać siłę. O, w ten sposób. Ładny początek. Dobra, lecisz. W sumie, żeby nie stracić tego, można by już w takim razie spętać mu jedną istotę. Świetnie. Mógłbym spróbować zabić kleszcza małego, żeby mi nie przeszkadzał, po prostu żeby wyrzucić kartę. On dzięki temu nie będzie się leczyć. I talie mają to do siebie, że właśnie problematyczne ich karty są, ponieważ zadają... nie zadają, tylko bardzo często przy nim będzie się leczyć. Super. A to sobie możesz akurat rzucać na niego. Później ci to zdejmiemy. Pteros właśnie. Tego potrzebowałem. Okej. Możemy zrobić teraz następujący myk. Na pewno zadam mu 4 punkty obrażeń. Na pewno... Będę chciał zdjąć urok. Świetnie. Teraz tak, kolejne zmniejszenie siły. Spróbujemy zniszczyć mu wszystkie... Próbuj. Ja ci i tak będę za chwilę kosić. Zmniejszenie siły, na ciebie na pewno. Zamiana po raz drugi. Uroków na sobie żadnych nie masz. Czekamy na kolejne nasze. Ty idziesz spać. Ty też. Też żadnych uroków nie rzuciłeś, to czekamy. Teraz już coś chyba wleciało. Nie. Poświęcił trochę życia. Dobra, nie ma problemu. W takim razie ci mogę od razu zabić.
Dwa razy obniżenie siły. No i teraz zaczyna już być to spalenie eteru za chwilę przydatne. Fajnie by było jeszcze mieć, słuchajcie, coś, co pozwoliłoby na leczenie. Dobra, zmniejszym siłę. To samo. Czemu ty tam lecisz? Na razie tego palimy. Ła! Oddychamy jeden. Że tak, zamysł generalnie jest dobry z moją talią. Tylko zamiast tego... weźmiemy to, jeszcze jedno takie. No i dobrze by było mieć zapasy na wyższym poziomie, bo niestety mnie tu blokuje, że ja mogę użyć tylko 4 razy zaklęcia. Widzicie? Na tym polega mi problem. Tego na pewno wyrzucę. Daj mi tego pterosa. Zmniejszenie siły od razu. Weź zaatakuj. Za jeden punkt, ale tam zawsze. Bardzo mocno chciałbym już móc mu zadać obrażenia, żeby nie wydawał wszystkiego, co ma po prostu na ręku. To jest takie irytujące troszeczkę. Tutaj też nie zmniejszymy. Zdejmiemy mu na pewno siłę. Kolejny urok zdejmij. I teraz mogę mu zacząć zadawać obrażenia. W sumie mogę zmniejszyć jeszcze bardziej siłę. Trzy punkty obrażeń, zawsze coś. Nareszcie. Dobra, no to teraz go pokosimy. To w zasadzie lecimy może od tej kolejności. No, śpiesz, bo to ci za chwilkę... skończy wszystko, co masz. Dobra, kolejne obrażenia w niego. Zmniejszmy siłę. Czy ty masz w ogóle na sobie jakiś buff, że ty masz tyle siły? Jak to działa? O, teraz za 10 oberwie na przykład. Nie ma, słuchajcie, powoli nie ma na co wydawać po prostu tego wszystkiego. Bo
Monstrualny chwast ma 3. Dlaczego? Nie może atakować siłę i wytrzymać wszystkich chwastów, wzrasta o 1. Aha, to na takiej zasadzie działa. Dobra. Jeszcze 2 punkty obrażeń zadaje, nie wierzę. Umrzyj. O, zadziałało. Fajna talia, podoba mi się. Bardzo mi się to podoba. Ale tutaj wam podziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Zostawcie łapkę, komentarz. Zapraszam do Patronite, jak chcecie wspierać kanał. Dziękuję wszystkim patronom. Zapraszam do Instant Gaming, jak chcecie sobie coś kupić. Wszystkie linki w opisie. I do usłyszenia w kolejnym materiale. Hej, pa, pa. Hej. Setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.